Karol Wojtyła był jednym z wielu biskupów, którzy działali według pewnego schematu, który narzucał Kościół, zwłaszcza od roku 1922, kiedy została wydana ta słynna tajna instrukcja, jak należy postępować z kapłanami grzesznikami. On ani nie zrobił lepiej, ani gorzej niż robili inni biskupi. To znaczy starali się to zatuszować. Jeszcze w Polsce był dodatkowy element tutaj trochę na obronę Karola Wojtyły, że był komunizm i w ogóle ciężko było rozwiązywać to przy współpracy ze światem na przykład prawniczym. I tutaj można zrozumieć pewne mechanizmy wobec tych księży, których też przerzucano z parafii na parafię.